Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na terenie przystani w Ślesinie. Przypadkowi przechodnie ujawnili w Ślesinie na terenie mariny w pobliżu pomostu dryfujące ciało ludzkie. Zostały powiadomione jednostki ratownicze. W niedzielę w godzinach porannych otrzymaliśmy zgłoszenie, iż na przystani marina w Ślesinie przy jednym z pomostów znajduje się dryfujące ciało mężczyzny. Dyżurny natychmiast zadysponował na miejsce zdarzenia strażaków z jednostki ratowniczego nr 1 w Koninie, strażaków z jednostki ratowniczego nr 2 w Koninie oraz druhów z OSP Ślesin. Przy jednym z pomostów znajdowało się ciało mężczyzny. Strażacy niezwłocznie wydobyli osobę na powierzchnię ziemi, natomiast w wyniku stwierdzenia plam opadowych odstąpiono od udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Straż wyciągnęła z wody ciało 75-letniego mężczyzny, który prawdopodobnie utonął w nocy z soboty na niedzielę. Mężczyzna ten wypoczywał wspólnie ze znajomymi na łódce zacumowanej przy pomoście na marinie. Jak ustaliliśmy, już w nocy rodzina zaczęła go szukać po tym, jak długo nie wracał na łódkę, a wyszedł, aby się przewietrzyć. Na wypoczynek do Ślesina przyjechał z województwa łódzkiego. To był mężczyzna w wieku 75 lat, mieszkaniec Krośniewic. Na miejsce zdarzenia przybyli policjanci, a także prokurator. Śledczy badają teraz okoliczności utonięcia tego mężczyzny. W celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia i bezpośredniej przyczyny śmierci czy potwierdzenia tej hipotezy zostanie przeprowadzone śledztwo i sekcja zwłok. Było to pierwsze utonięcie w powiecie konińskim w tegorocznym sezonie wypoczynkowym i oby ostatnie.